Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku. Jak widzicie, jest to już ostatnia prosta do 500 poziomu. Ostatnie 10 leveli, fajne było to, co wam wczoraj mówiłem, zresztą we wczorajszym filmie. Fajny dzień, fajne dni, jeżeli chodzi o kalendarz, bo już mieliśmy wczoraj 300 milionów expa za książeczki, no i dzisiaj mamy ten nowy poziom, więc już 490 został wbity. No i tak jak mówię, teraz ostatnia prosta do 500 levela, no i oczywiście później lecimy dalej, ale sprawdziłem też, że se w Toolsy zobaczyłem, że mam naprawdę fajne procenty na niektóre lochy, więc może dzisiaj wbijemy jakiś 491, może 491,5, coś takiego, więc na pewno nas to przybliży do tego upragnionego 500 levela. No i tak jak mówię, później oczywiście lecimy sobie tutaj dalej. I okej, na wstępie pamiętajcie oczywiście do zostawienia łapy w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie tego lajka, zostawiajcie suba z dzwonem, bo nam niecałe 100 chyba, jak dobrze pamiętam, brakuje do tego, żeby wbić 16 tysięcy, więc kolejny 1000 przed nami, można by powiedzieć. Także tego suba i dzwonek zostawiajcie, kto jeszcze nie ma. I oczywiście wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Wszystkie linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Na Instagramie już dobijamy też 200 followków, więc fajnie to po wczorajszym filmie ruszyło. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Co tu ciekawego? Na wstępie może tak, może generalnie porobię, co tutaj mam porobić na tym wojowniku. Na pewno musimy zrobić przede wszystkim walki, bo jak wbijemy level, to za te walki dostaniemy mniej expa. To są oczywiście grosiki, no ale dobrze będzie to zrobić. Tu widzę, że wszystko mi się nagrywa, wszystko jest bardzo ładnie, więc jest generalnie gitara. No i tak, co tutaj więcej? Na pewno sprawdzimy, czy wszystko mamy zaczarowane, wszystko ulepszone, no i skorzystam z SF Toolsa, żeby sprawdzić procenty. Dlaczego? Stwierdziłem, że nie ma sensu klikać na pałę tych lochów, nawet na takich wysokich levelach. Ja wam kiedyś mówiłem, że jakby z tego SF Toolsa na takich 400, powiedzmy tam o 50 plus nie korzystam, tylko po prostu sobie lecę po kolei z każdym lochem i widzę mniej więcej, czy jakiś loch padnie, czy nie. Natomiast zawsze odcinek wtedy trwa tam pół godziny, 40 minut, nie zawsze po prostu takie długie odcinki sprzyjają. Niektórych to zaczyna nudzić, jak też już sam nie wiem co mówić na takowym odcinku, więc stwierdziłem, że dzisiaj sobie to zrobimy troszeczkę szybciej, dlatego że w sensie taki jest plan, żeby było szybciej, może i tak odcinek wyjdzie półgodzinny, ale generalnie chodzi o to, żeby po prostu klikać to, na co mamy procenty fajne, bo na przykład tutaj z Case Jorem, z którym się już naprawdę długo męczymy, nie wiem ile, no już kilka ładnych miesięcy, to jest mag bardzo silny, myślałem, że dzisiaj szczerze mówiąc już uda nam się go zrobić, a okazało się, że mamy not possible na SF Toolsie, więc no jeszcze będę musiał się wstrzymać i najprawdopodobniej jego zrobimy dopiero po legendarnym lochu, który pewnie w okolicach Wielkanocy się pojawi. Dobra, lecimy dalej, przeprowadzić udany atak na twierdzę, to możemy zrobić później, to też możemy zrobić później. Czy dzisiaj chce coś od nas wiedźma? Nie, niestety z tego co mamy nic nie chce, więc szkoda. No i okej, petki to mogę później, co tutaj więcej? Na pewno wehikuł będę chciał odebrać, to jest też jakby ważne. No i w sumie kółkiem mogę zakręcić po levelu, bo to akurat chodzi o golda, więc dobra, generalnie tyle. Teraz sobie sprawdzimy, czy mamy wszystko ulepszone, wszystko zaczarowane. Zmieniłem tu ostatnio broń na tym wojowniku. Broń dawała mi już ponad 100 średnich, dlatego że na ostatnim legendarnym lochu broni nie udało mi się wydropić. W sensie chyba mi jakaś dropła, ale z tragicznym rozrzutem, więc wymieniłem na zwykłą, ona mi już dawała ponad 100 średnich. Chyba na ostatnim weekendzie epickim coś takiego, jak szukałem tutaj epików do kibla. No i jak widzicie, rozrzut bardzo przyjemny, tak jak mówię, ponad 100 średnich, więc ją sobie założyłem. Ona będzie ok, jak na legendarnym coś dropniemy, to oczywiście wymienimy, a jeżeli nie, no to ona na kilkanaście, bądź też nawet kilkadziesiąt ładnych leveli nam na pewno wystarczy. Patrzę, bo nie pasuje mi totalnie moja fryzura w tej kamerze i co chwilę tak zerkam, bo mi się wydaje, że coś jest krzywa, a to po prostu, no twarz jest krzywa, niestety, niewyjściowa. No ale co zrobisz, jest jak jest. Dobra, lecimy. Tu mamy wszystko w ogóle razy, u siebie to się akurat nie martwię, ale na wszelki wypadek lepiej sprawdzić wszystko razy 15, wszystko jest git, więc nie ma na co narzekać. Tutaj powinno być wszystko razy 2, widzimy, że jest również zaczarowane, dokładnie, tu mamy 15% i 75%, więc git. Tu mamy razy 2, aha, jeszcze 60%, czy jest w broni, tu nie zerknąłem, no ale raczej powinno być, dobra, tu mamy razy 2, ja tu w ogóle im bardzo długo nic nie wymieniam, tak szczerze, bo cały czas jak mi leci item, który mi daje nawet, nie wiem, 20, 30 statystyk już na plus dla pachołków, to im zabiera około 1000 bądź też 2000 pancerza.
Co jest niestety dość problematyczne, no bo jednak tego pancerza nie chcę tracić. Wiadomo, że jak już mi daje tam, nie wiem, powiedzmy 50, no to już wymieniam tych statystyk, ale no jednak jak mi daje na przykład, nie wiem, 25 albo 30, a pancerza zabiera po 1000-1500, no to raczej nie wymieniam, przez co oni troszeczkę mam wrażenie, że stoją w miejscu. Wiadomo, że tu jakieś kamyki się staram podmieniać, no ale to też różnie z tym bywa. Dobra, tu mamy razy 2, tu mamy wszystko razy 2, jest git, tutaj cyk, wszystko jest zaczarowane. Wygląda na to, że wszystko jest jak najbardziej w porządku, więc chyba możemy do tych lożków bezpośrednio lecieć. Jak tu w ogóle wyglądają rankingi? No in your face, totalna dominacja. To już poruszałem w odcinku z Łowcy Demonów, tam pierwszy 500 level w Polsce. Taki był odcinek parę dni temu, więc myślę, że nie będę się tutaj powtarzał, także to sobie olejemy. Gildynie top 3, już byliśmy na dobrej drodze, żeby zdobyć top 2, ale niestety się nie udało. Kilka walk na The Horde przegraliśmy, więc no zostajemy cały czas na top 3, ale to i tak jest git. Twierdzę nieważne, myślę pupilki tak, ale to się zmienia non stop, więc też mało ważne. No i tutaj jeżeli chodzi o podziemia, to tak, ale in your face'a bez problemów pokonuję, więc póki co tego Władka nie podnoszę. On jest tu ulepszony razy 700. Kopalnia złota 47, jak widzicie, więc dość nieźle. No i tutaj kopalnia klejnotów 65, nie mam póki co surek, troszkę kamienia brakuje. Na dniach pewnie uzbieramy, więc puścimy kolejną kopalnię. No ale mówię, od tego 60 poziomu już różnicy w tych gemach aż tak dużej nie ma. Natomiast najsilniejszy gem już ponad 1600, no i teraz będę się powoli skupiał, żeby każdy już gemik był ponad 1600. Na razie mi wyleciał tylko taki do broni, więc na razie jego sobie ubrałem. Dobra, tutaj nie ma nic, nieśmiertelkę możemy kupić, skoro już nam się sama wylosowała. Tutaj jeżeli chodzi o to, to też nie ma nic, rozmontowanka. Dobra, zaczynamy. No i tak, na drugim monitorku standardowo SF Tulsik, no i przede wszystkim na szkołę magii mamy praktycznie 5%, więc jest to bardzo dużo, to są irracjonalnie irytujące infernusy. No i zobaczmy, bo według SF Tulsa powinny paść dosłownie po chwili, dosłownie po kilku próbach. No a jak to będzie się miało jakby w praktyce, no to zobaczymy. No już troszkę poszło, dobra, może trochę przyspieszę, żeby tutaj jakoś bardzo nie czekać, chociaż boję się, żeby mi po prostu ta walka się nie zbugowała, żebym na spokojnie ją mógł sobie zapisać. Coś się nie mogę wysłowić, jest w ogóle dopiero po 10, jak to nagrywam, więc tak jeszcze rano, można powiedzieć. No i tak jak mówię, żeby ją sobie na spokojnie zapisać, ale kurde, myślałem, że ona szybciej padnie, szczerze. Tak jak mówię, no na nią mamy niecałe 5% szans, więc w teorii bardzo dużo. Tam 6 milionów HP, no to jest wojownik, nie? 16 dopiero w tej szkole magii, więc jeszcze troszkę nam tu brakuje, żeby ją zamknąć. No ale zobaczymy, co tam dalej nam się pokaże. No mówię, najbardziej boli ten Case Jor, dlatego że to w dalszym ciągu są naklejki do naszego klasera, które jak wiadomo dają nam procenty, które potem się przekładają na większe ilości expa w misjach. Wiadomo, że nie jest to jakoś bardzo dużo, no bo jednak mamy tego klasera tam 99,5%, więc no zostaje nam 0,5%, 100% chyba jeszcze nikt nie ma na tym serwerze, więc tak jak mówię, no nie jest to jakoś bardzo, bardzo dużo, jakoś tam nie tracimy. In your face, wydaje mi się, że na 100% już tego Case Jora pokonał. Dobra, udało się. Jeżeli chodzi o Pikachu, prawdopodobnie również, więc generalnie, aha, tu mam w ogóle kiedy ostatnie lochy zrobiliśmy, zobaczcie, zrobiliśmy zaledwie 4 lochy i to było 2 miesiące temu około, niecałe, no ale coś takiego, ale w tym zamknęliśmy Esteros, nie? To było na ostatnim odcinku z Wojownika. To już mogę odznaczyć, no i zostawimy sobie te infernusy. Jakieś buciki nam dropły? O kurde, no właśnie, buty to jest druga rzecz, której nie mam wymienionej. Fajnie by było je wymienić, ale tu już poczekam sobie na spokojnie na ten legendarny loch, bo wydaje mi się, że na nim tu pociśniemy. No ale zobaczcie, jeżeli chodzi o tego kolegę, to też dają nam naprawdę dużo. Wszystko zostaje tak samo, więc od razu ulepszymy sobie razy 2 i wymienimy. To mogę wrzucić od razu do toalety i chyba to zrobimy, wiecie, żeby już mieć tą toaletę z głowy. Odzyskamy sobie klejnot i generalnie wyszło bardzo, bardzo spoko. Dobra, tu toaletkę już mamy zrobioną. Także no, buty to jest kolejna rzecz, której bardzo długo nie wymieniałem. Zresztą widać, 696 nam dają, a tu rękawice 740. O kurde, to już klata to nam daje po prawie 780. No różnie z tym EQ, różnie z tym EQ stoimy, trinket tak samo, ale to dlatego, że nie robiłem jakoś bardzo często tego ostatniego legendarnego lochu, który był bodajże na Boże Narodzenie. Poczekajcie, zaraz, co my tu mamy teraz? A nie, przepraszam, ja na te infernusy to miałem 1,76%, niecałe 5% to ja mam na karczmę mrocznych sobowtórów i ją sobie teraz zrobimy. No ona powinna tak szybko paść, to ja się tu troszeczkę pomyliłem, no ale grunt, że już tamto przeklikaliśmy. Dobra, zobaczmy, jak nam pójdzie z tym kolegą.
To też powinno dokładnie w miarę szybko paść, więc tak jak mówię, no jakoś bardzo często nie robiłem tego lochu. Zdobyłem te itemki, których mi brakuje, legendarnych, tutaj jak widzicie w klaserze. To były bodajże, nie pamiętam już które, chyba te trzy ostatnio nam dropiły, nie jestem pewien. No ale właśnie te itemki zdobyłem i jeżeli chodzi o ten loch, to jeszcze troszkę porobiłem dla samego golda. A jak już widziałem, że tego golda naprawdę mało leciało, no to już przestałem, tak więc no mówię, broni nie udało mi się wymienić, tych butów, trinket by się przydało wymienić i jeszcze kilka innych rzeczy. Dobrze, tu mamy na wszystkie cechy, więc to możemy od razu zmienić wygląd i rozmontować, to nam się na 100% do niczego nie przyda. Okej, szkoła pokonana, to pokonane, to chyba zapisałem dokładnie, więc teraz lecimy dalej. Mamy Lokiego, na Lokiego już mamy 0,40%, więc to są bardzo, bardzo malutkie procenty, no ale spróbujemy, fajnie by go było zrobić, bo chyba jak klikniemy Lokiego, to potem odblokujemy kolejnych przeciwników, nie? W sensie oni nam tam pobadają. No, ale wracając jeszcze właśnie do tematu tego Case Jora, no to dzień w dzień tracimy troszeczkę jednak tego expa z tych misji, dlatego że po prostu klaser mamy mniejszy, aniżeli na przykład In Your Face, chociaż jego już i tak nie dogonimy, to w ogóle nie ma o czym mówić, ale na przykład taki Pikachu czy coś, wydaje mi się, że oni już go pokonali, no a my tutaj nawet nie mamy na niego 0,0 tam powiedzmy 5 czy coś takiego, jest po prostu not possible, ale z drugiej strony to jest mag, więc jak już by były na niego szanse, to myślę, że dość łatwo byłoby go pokonać, tylko no po prostu w dalszym ciągu brakuje nam obrażeń i dlatego nawet jakby był scenariusz idealny, że my walniemy same kryty, my i pachołki, on nie walnie żadnych krytów, to i tak niestety jeszcze troszkę brakuje, ale mówię, jego myślę, że po legendarnym zrobimy, a jak jego zrobimy, to od razu tam nam kilku kolejnych powinno również pójść w miarę łatwo. No ale okej, teraz zobaczmy tego Lokiego, co tutaj się ciekawego wydarzy. Bo mówię, to jest szósty, potem jest chyba jakiś berserk, ósmy to jest chyba ten wąż Midgardu i później mamy bodajże dziewiąty i dziesiąty, to są chyba też berserki, więc no z tymi berkami niby powinno pójść o wiele łatwiej. Loki, no ciężki przeciwnik, nie ma co ukrywać, bardzo to w ogóle jak mam jasne tło, czyli właśnie w tych nordyckich bogach to jestem przyświetlony na kamerce, no ale trudno, próbujemy tego Lokiego, zobaczymy jak to pójdzie. Jak już pokonam Lokiego, to potem na kolejnego mam 0,35%, oj, w miarę szybko padło. Zobaczcie, to bardzo fajne. Od razu chyba spójdziemy do tych nordyckich bogów, ale najpierw tak, mamy coś dla Magusia. Plus 122, to jest dużo, tylko że no zobaczcie, rozrzut jest tragiczny, no ale 122 średnie obrażenia, no chyba mu wymienimy. I tak na legendarnym lochu tu się będziemy bawić, żeby powymieniać i w miarę oni byli przebrani. No a na ten moment chyba te obrażenia 122 średnie zrobią robotę, tylko że tutaj musimy znowu... to jest to, tak, to jest to, bo nie chcę tutaj jakiegoś błędu zrobić, dokładnie, tu sobie zrobimy cyk, tu sobie, o nie, nie chciałem, Boże, już myślałem, że sprzedałem albo coś, tu sobie ulepszymy cechę razy dwa, tu sobie od razu odzyskamy klejnot i od razu musimy również zaczarować w ten sposób, no i okej, chyba teraz jest git i lecimy dalej, teraz bodajże będzie dokładnie berserk, no i właśnie to jest to, o czym mówiłem i zobaczcie, mamy 491 level, czyli, no mówię, progresik fajny. Progresik fajny, dobrze było tego SF2sa użyć, bo przynajmniej nie klikamy nic na pałę. Teraz tak, tu mamy plus 18, więc mało, rozmontuję, normalnie bym użył kalkulatora, ale rozmontuję i tak nie mam za dużo miejsca. No jak widzicie, tu sporo itemków po 2,5 miliona, no ale niestety nic wiedźma dzisiaj od nas nie chciała. I lecimy dalej, teraz mamy węża Midgardu, który jest zwiadowcą, no i chyba z nim będą problemy, więc na razie go olejemy, na razie nie będziemy nic tu robić. I kolejny to jest 13 piętro Andres, na którego mamy 0,36%, czyli 0,04% mniej, aniżeli właśnie mieliśmy na tego Lokiego. I później mamy Nieumarła Armia 004, no to jej już klikać nie będziemy, bo wiadomo, jesteśmy wojownikiem, więc tu będzie ciężko cokolwiek zdziałać, ale spróbujemy jeszcze tego Andresa i oczywiście jeszcze raz przeskanujemy postać, bo może na kolejne nam się jakieś szanse wzrosły, zobaczmy w ogóle tak z ciekawości, bo tu może być tak dokładnie, że kłótliwy kowal nam padnie niemalże od razu, mamy jakąś broń dla zwiadowcy, plus jeden tylko, no i słaby rozrzut, więc dobra, tu leci od razu rozmontowanie. Zobaczmy dalej. Wiedźma. Wiedźma jest magiem. No to jej już chyba nie zrobimy akurat. Niestety nie jesteśmy berserkiem, więc tutaj magowie zdecydowanie nas blokują. No ale okej, no zobaczcie, już byliśmy prawie pół levela, czyli założenie, w sensie teraz już mamy około cały level wbity. Jak pokonamy jeszcze jednego przeciwnika, to wbijemy ten 491,5, więc generalnie założenie będzie w miarę wykonane. A zobaczmy jeszcze tu. Bestyjka Bella. Mag, ale chyba do zrobienia. Tak patrząc po pierwszej próbie. Dokładnie. Pokonane. Ej, super.
super, ładnie nam to idzie. Inteligencja tutaj pyk, plus 42, tylko tu będziemy musieli pewnie dokładnie zamienić sobie runki, więc to robimy. Tu zamieniamy pyk, pyk, tu robimy odzysk klejnoty, cyk, cyk, no i pyk, dobra, i teraz musimy to pozapisywać, bo zobaczcie, o, zapominałem tu zapisywać, ale sporo lochów, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć lochów już w dzisiejszym odcinku zrobione. No kurde, 492 by było fajnie dobić, ale chyba będzie ciężko, kalendarza jeszcze nie mamy kolejnego, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądać, no ale okej, nieistotne, czyli tak, ta pokonana, zobaczmy tego, Lucjusza, no on też jest magiem, no i czy on jest do zrobienia? No niby próby fajne, bliskie, ale wiadomo, jak to jest z magami. Próby są zawsze bliskie, ale jednak brakuje, żeby postawić tą kropkę na D. No mamy 13 milionów tam zostało, 82 miliony, 81. No bywały takie bliższe próby, ale dobra, jak on nie pada, to na razie się trzymamy. Na razie lecimy do tego Andresa, zobaczymy, jak z nim pójdzie. Tutaj to jest zwiadowca. Zwiadowca, wiadomo, kwestia uników, jakieś nasze bloki. On bardzo dużo bije, możemy zresztą zobaczyć tą walkę, jak ona wygląda. No właśnie, no to jest to, o czym mówię. Tu potrzebny byłby drugi krytyk od tego. Tu potrzebny w ogóle krytyk od Mariusza. Nie mam pojęcia, czemu go nie zrobił. I generalnie najważniejsze to dużo uników od Kunegundy. No ale jest do zrobienia. Tu jest kwestia tego, żeby po prostu walka była, można powiedzieć, szczęśliwa. No i wtedy na pewno coś tutaj zdziałamy. A może po tej wymianie broni dla Mariusza nam się uda tego Case Jora. Chociaż no tam rozrzut. Rozrzut zdecydowanie mniejszy. Więc nawet mimo, że te obrażenia mamy większe, to ten górny kryt nie będzie chyba taki mocny. No ale dobra, to nam wszystko pokaże kalkulator. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że gierka, mimo to, że poszła teraz bardzo, bardzo jakby w górę cenowo, w sensie takim, że żeby tutaj być w topce, to naprawdę, w sensie też zależy od serwera, są serwery, gdzie topka jest dość tania, ale generalnie chodzi mi o to, że gierka w tym momencie poszła bardzo, bardzo do góry, że bardzo dużo grzybów potrzeba, żeby po prostu być gdzieś tutaj w topce swoją postacią, natomiast takie rzeczy jak właśnie ten SF Tools, jak jakieś tam inne pomoce, powiedzmy jakieś tam rozpiski i tak dalej, ten kalkulator lochów przede wszystkim, to myślę, że bardzo nam pomaga w tym, żeby tych grzybów aż tyle nie wydawać. Bo wiadomo, kiedyś to było tak, jak nie było jeszcze tego kalkulatora, że po prostu, a wydaje mi się, że padnie i klikasz, klikasz, coś grzybów, wydajesz setki, a ostatecznie nie pada. A teraz sobie patrzysz, masz załóżmy właśnie not possible, tak jak ja mam na przykład na Case Jora, albo nawet nie not possible, tylko tam jakieś 0,05%, no to wiesz, że będzie cię to bardzo dużo kosztować, więc nie klikasz za grzyby, tylko na przykład darmówkami, bo może tam akurat szczęśliwa próba jakaś będzie. Tak więc no, mimo to, że gierka jest o wiele droższa niż kiedyś, bo mówię, no te przejścia, to wszystko bardzo dużo kosztuje, no to mimo wszystko, dobra, Andres nam padł, to w ogóle super, zero emocji po mnie, no ale nieważne, czy tego jesteśmy w stanie, nie wiem, tutaj trzeba by zobaczyć jakąś próbę, na przykład tą, zobaczymy, jak to wyszło, poczekajcie, to tak jak mówię, dzięki takim narzędziom gierka teraz, o, tu bez krytyka, gierka teraz nie wymaga w tych aż tylu grzybów, bo wiemy, co klikać, no na lochy przede wszystkim się nie wydaje tyle grzybów, nie, więc tu na pewno git, czy mi się wydaje, czy Barbar nie dał kryta? To jest jedna sprawa. Maguś tutaj dał kryta i Kunegunda, a nie, Kunegunda dała kryta. I my daliśmy również kryta. No to Barbar tylko nie dał, ale dobra, robimy kolejny skan. To już są wszystkie lochy, na jakie na ten moment miałem fajne procenty. To możemy w ogóle od razu rozmontować, bo to jest na wszystkie cechy. I teraz robimy kolejnego skana. Zobaczymy, czy jeszcze coś jesteśmy w stanie sobie tutaj wycisnąć. Tu mnie pewnie wyloguje dokładnie. No i okej, klikamy all i co my teraz mamy? Opro, a nie, coś się zepsuło, czekajcie, a, bo nie wybrałem, dobra, jeszcze raz, okej, co mamy teraz, aha, na Marwa mamy 0,08%, czyli generalnie jest lipa, nie ma co go klikać, na tą nieumarłą armię mamy 0,04, na węża Midgardu mamy 0,02 i na Cerbera w górze Olimp mamy 0,02, czyli generalnie zostaje nam szkoła magii, na którą mamy 1,36, więc to jest naprawdę fajne. Więc to możemy sobie spróbować kliknąć. 1,36, tak jak mówię, no to jest na pewno no dużo, nie? Tutaj jednak w ogóle zobaczcie, no myślałem, że ten Marw jest do zrobienia, tak szczerze, że tam jak wszyscy dadzą kryta i to z takiego górnego rozrzutu to się uda, a tutaj w sensie, no jak widać, jest do zrobienia, przy jakiejś tam powiedzmy marginalnym, w sensie no, bez praktycznie żadnych błędów, tylko że wszyscy polecą tam jakoś topowymi obrażeniami, to on jest do zrobienia faktycznie, no ale to pewnie będzie troszkę kosztowne.
zdecydować. Dobra, Kunegunda, zręczność nie daje nam praktycznie nic. Nie mam już dzisiaj rozmontowań, więc w sumie na razie to zostawię i to sobie rozmontuję jutro, bo szkoda sprzedawać, zwłaszcza, że mamy jeszcze jednego slota. Co ja tu mam w ogóle zrobić? Aha, to już sprawdzałem, to nieważne. Dobra, czyli ten pokonany i co my teraz mamy? Teraz mamy przyjemniaczą tęczniątko. No i właśnie, czy to jest też do zrobienia? Dałoby nam to 492 level, który prawdopodobnie i tak wbijemy, bo zobaczcie, że nam bardzo malutko do niego brakuje. No ale właśnie, pytanie, czy uda nam się to przyjemniaczą tęczniątko zrobić, a może zamiast klikać, to ja tutaj polecę szybko w dół, lecimy sobie to, lecimy sobie 19 simulate 0.15.0.18, no to raczej ciężko. Dobra, wyłączam już tego SF Toolsa, wyłączam, chyba tak się powinno mówić poprawnie, ciężko, nie ma co, tak mi się wydaje, że nie ma co, no tutaj kwestia znowu jakichś fajnych uników Kunegundy, żeby to faktycznie jakoś siadło. No próby są, wiadomo, bliskie. No to jest zwiadowca, więc jednak jest to powiedzmy w miarę do zrobienia, ale myślę, że na tym wojowniku już na spokojnie sobie po legendarnym lochu poklikamy i na pewno również fajny progres zrobimy, a i tak zrobiłem więcej niż zamierzałem, bo powiem wam, że no sami widzicie, wbiliśmy 1,5 levela, więc dzisiaj maksymalnie jutro wbijemy ten 492 level, także nam zostanie już tylko 8 do upragnionego 500. Dobra, lecimy dalej, co my tu mamy? Tego jeszcze nie zapisałem, no i oglądamy jak te waleczki tutaj wyszły. Tu mamy wojownika. No, Barbar zrobił sporo, tak szczerze. Maguś jeden fajny krytyk, no i tu dwa zwykłe niestety, więc jakoś się bardzo nie popisał. 824 miliony, okej. Okay. Kunegunda zbija ponad 300, więc to bardzo dużo. No i zobaczmy jak my. Ja tutaj tego wojownika w ogóle rzadko kiedy oglądam, jak on sobie radzi w tych lochach, bo rzadko robię lochy. No nie ma co ukrywać. Tu już jesteśmy na takim etapie, że niestety wygląda to tak, jak wygląda. No, ale okej. Okay. No tu fajne były, nie? 112 milionów, 118, fajnie, fajnie to w miarę wygląda. No jednak już te statystyki również powiedzmy, że są w miarę ok. 27 tysięcy siły w podstawie, 22 250 powiedzmy w tym momencie. Jeszcze tu sobie dorzucę tego golda w tym momencie w HP, więc no już może do końca roku nawet i by nam się udało. W sensie do końca roku jest jeszcze dużo miesięcy. To myślę, że na spokojnie się uda, zwłaszcza, że tutaj z każdym levelem będziemy zarabiać więcej tego golda ze wszystkiego jeszcze, więc myślę, że na spokojnie te 0,5 miliarda HP na tym woju do końca roku nam się uda zgromadzić. Natomiast jeżeli chodzi o obrażenia, no to też wygląda to w miarę git. Ciężko mi, ja w ogóle robiłem taki film na początku roku, jakie mam tutaj cele na tych wszystkich kontach, ale powiem wam, że nie mam aż takiej, ciężko mi to jest ocenić, nie? W sensie ile tam jestem w stanie zrobić do końca roku, nie mam aż takiej powiedzmy obiekcji na ten temat, ile na danym levelu tego golda jestem w stanie zrobić. Wiem po prostu, że takie levele tam, nie wiem, 550 plus są w stanie miesięcznie po kilka tysięcy podstaw robić, nie? Miesięcznie, więc no to jest dużo, to jest bardzo dużo, no ale tak gierka wygląda. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy co tutaj. Tu mamy zwiadowcę, no on dosłownie ich smera, więc no walka na pewno długa, zwłaszcza, że on tu jeszcze uniki będzie robił, no ale mimo wszystko jakoś chyba bez problemu się udało go pokonać. Zobaczmy, no tu Barbar za dużo nie zbił, zobaczmy jak Maguś, pierwszy kryt, drugi kryt, trzeci również kryt, ale go tutaj łupie, czwarty kryt, ponad 200 milionów, 362 miliony, ale buły, 245, no 437 jeszcze na koniec zwykłe, ale zobaczcie, same kryty niemalże. Zobaczmy teraz Kunegundę, miała ponad 5 miliardów HP do zbicia. No nie zbija tak dużo, nie? W sensie myślałem, że więcej zbije. No i teraz jesteśmy my. No ta walka będzie trochę trwała na pewno, ale samego siebie możemy obejrzeć, dlaczego by nie. Dużo dzisiaj, przepraszam, magów pokonaliśmy, więc i tak te walki nie będą takie długie. No i tak odcinek wyjdzie z 25, jak nie lepiej, minut, więc i tak wyszedł długi, wbrew pozorom. Ja się nieraz lubię rozgadać, no niestety taki jestem, że jak zacznę tutaj o czymś opowiadać czy coś, to niestety przedłużam niepotrzebnie. No ale dobra, zobaczmy jak to tu z nim dalej przebiegało. No on już nam zbił pół HP, sporo nawet bije, ale my tutaj również nie pozostajemy mu dłużni, 667 milionów, więc bardzo, bardzo dużo. No tu nawet większe hity niż te, co Mac tam walił, no ale to wiadomo. Dobra, 150 milionów zwykły, tu jeszcze tarczą troszkę blokujemy, no i na koniec 401 milionów i udało się go pokonać. Ja tu w ogóle głośność z powrotem ustawiłem na 10, bo wydaje mi się, że znowu ta gierka jest jakoś tak głośniej niż na tym pierwszym nagraniu po formacie. Nie wiem, z czego to wynika, no ale jest jak jest. Dobra, lecimy dalej, nie przedłużamy. Mamy teraz
Lokiego. Zobaczmy, co tu z Lokim. Barbar. O kurde, Barbar mu bardzo dużo zbił. No ale to jest to. Mamy potkę. O, tu Maguś nie zrobił nic, co ciekawe. 621 milionów. Zobacz. O kurde, tutaj Kunegunda też nic nie zbiła. To akurat ciekawe. Myślałem, że Kunegunda nam tu głównie pomoże, no a my będziemy tylko i wyłącznie dobijać go ewentualnie. Maguś też nic nie zrobił, zobaczcie, czyli wygląda na to, że on był... Tu w ogóle jakie ciosy my mu dajemy, zobaczcie. To w ogóle się nie spodziewałem tak szczerze, że tak ta walka będzie wyglądać. Wyglądało to tak, jakby w ogóle nie była potrzebna ani Kunegunda, ani Maguś, tylko wystarczyłem ja i Barbar i tego Lokiego zrobiliśmy. No ale procenty pokazywały zupełnie co innego. Teraz Ymir. Ymir jest berserkiem, był w zasadzie, więc problemów z nim dużych być nie powinno. Zobaczmy, no Barbar fajną ilość, tu Maguś coś działał, no jeden krytyk, chociaż tyle, chociaż mógł wiadomo więcej, no ale dostał tam serię ciosów. Zobaczmy teraz, no Kunegunda też nie za wiele, w zasadzie Kunegunda się dzisiaj coś nie popisuje, nie? Dzisiaj zobaczcie, że my tym wojem faktycznie w tych lochach dużo dość robimy, wbrew pozorom, no ale to on już tutaj zbliża się do 500 poziomu, więc się zrobi powoli z niego taki czołg. No i Barbar, który wiadomo jest zboostowany tą potką od siły i tak dalej, więc on również będzie w lochach robił dużo. Dobra, lecimy dalej. Kutliwy kowal, który nam padł chyba od razu. No Barbar prawie sam mu zbił połowę HP, więc to chyba mówi samo przez siebie. Lecimy dalej. Maguś tutaj za dużo mu nie robi, bo niestety nie krytuje. Znowu bez kryta. Znowu bez kryta. Teraz on dał kryta. No i Maguś wreszcie za 400 milionów niecałe. No powiedzmy, że coś tam zbił. 2 miliardy 300 milionów. Okej, okay, no teraz Kunegunda faktycznie sporo zrobiła. No ale w dalszym ciągu jest to mniej niż zrobił Barbar. On tu jest na siłę, więc zdecydowanie postacie na siłę mu biją mniej HP. To jakby oczywiste. No ale dobra, zobaczmy jak tutaj końcówka tej walki wygląda. Ja w ogóle jak głową ruszam od lewej do prawej, w zależności gdzie cios leci, takie emocjonujące, ale fajne te walki. Dzisiaj mi się podobają, fajnie ten wojownik się prezentuje, to akurat jestem zadowolony, bo wreszcie coś się dzieje. No ale okej, okay. 193 miliony, 31 milionów i na koniec 137, dobra, no i tu mamy tą broń, ale jej nie wymienialiśmy, bo nie dawała jakoś bardzo dużo. Lecimy dalej, Bestyjka Bella, zobaczmy, Barbar coś tam zrobił, powiedzmy, Maguś fajny kryt, kolejny fajny kryt i jeszcze jeden zwykły niestety, no ale zawsze coś, 488 milionów, okej, okay. Kunegunda zbiła 200 milionów, no i zobaczmy jak my wypadliśmy, no tu niestety same zwykłe, póki co znowu zwykły, chyba teraz będzie jakaś buła, dokładnie, za 176 milionów, no i git, tutaj z Magusiem poszło szybko. Lecimy dalej, artysta znany dawniej jako Andres, zobaczmy, no tu niestety, no Barbar dość mocno poskładany, Maguś co ciekawe zwykłego machnął, no i tu 444, a, no i po raz kolejny, Kunegunda nie zrobiła nic w tej walce, dosłownie nic, my tutaj... No bardzo chyba ten wojownik chce wbić ten 500 poziom. Zobaczcie jak on tutaj w tych lochach ora. Przeważnie jest tak, że to właśnie Kunegunda go wyciąga z tych najcięższych lochów. No a w tym momencie jest to zupełnie inaczej. Kilka bloków z rzędu, no jak widzimy 1 300 000 HP. Już te liczby mi się totalnie mieszają w głowie. No ale tyle nam zaledwie zostało i Andres pokonany. No i na koniec mieliśmy Lucjusza, zobaczmy. Barbar fajną ilość zrobił, Maguś kryt, dwa kryty w zasadzie, więc też powiedzmy, że git. 523, ok. Kunegunda też zbiła sporo, no i zobaczmy jak my, pierwszy kryt, drugi zwykły, trzeci kryt bardzo mocny i teraz wydaje mi się, że dokładnie, tylko i wyłącznie dobicie nawet zwykłym ciosem, no i tak to wyglądało, więc bardzo fajnie dzisiaj w tych lochach nam poszło, dużo tych lochów zrobiliśmy i wbiliśmy, zaczynaliśmy 490, a skończymy dzień, bo jeszcze nie robiłem awki, a nic, prawie w sensie albo z 492, albo będzie bardzo malutko nam brakować, więc akurat tu jestem bardzo, bardzo zadowolony. To wszystko. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Ja osobiście w sumie się dobrze bawiłem. To jest podwójna satysfakcja, jak na odcinku dużo rzeczy pada i to jeszcze na postaci, na której jakby grasz, tak się bardzo w nią angażujesz. To jest takie podwójne zwycięstwo i podwójna satysfakcja. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawiajcie te łapy w górę pod tym filmem. Zróbcie jakąś fajną ilość, zostawiajcie suba z dzwonem, bo tak jak mówię, niedużo nam brakuje do 16 000, więc kto jeszcze tego nie robi, i ten dzwonek, żebyście mieli powiadomienia o filmach, wbijajcie oczywiście na Instagrama przede wszystkim, na Discorda i na Twitcha, linki macie w opisie, w przypiętym komentarzu i chyba to wszystko, piszcie komentarze jak tam u was idzie progresik i tak dalej, i tak dalej. Ja wam pięknie dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.